Cześć! Moja Lili jakiś czas temu dostała całą skrzynkę jabłek w prezencie za ciężką pomoc przy skrzynkach. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na kanale w Szumilesie. Dostałam jabłka, więc zrobimy dzisiaj szarlotkę. Bardzo prostą szarlotkę, bo będzie to szarlotka na kruchym cieście. Zapraszam! A składniki pewno każdy ma w swoim domu. Podstawa to oczywiście do szarlotki, czyli oczywiście jabłka. 1,5 kg mniej więcej jabłek twardych. Dobrze, żeby były kwaśne. Wtedy szarlotka wydaje mi się, że jest smaczniejsza. Do tego będziemy dodawać 5 łyżek białego cukru i jeśli lubicie, to pół łyżeczki cynamonu. U mnie tego cynamonu w domu nie ma, zakazuję. Nienawidzę cynamonu, ale wiem, że do szarlotki często ludzie dodają. A oprócz tego wkładu, czyli jabłek, będziemy robić ciasto kruche, więc potrzebujemy 2 szklanki mąki, zimne masło, 250 g. Do tego będziemy potrzebować jeszcze 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 5 łyżek cukru i 1 łyżkę cukru waniliowego. Do tego jeszcze jedno jajko. To najpierw zabieramy się za ciasto. Wsypujemy najpierw składniki suche, czyli potrzebujemy 2 szklanki mąki. Do tego weźmiemy masło. Ja tutaj to masło tak na kawałki trochę pokroję. Do tego potrzebujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżkę cukru waniliowego i 5 łyżek cukru. 5. Oczywiście możecie to zamienić na cukier też brązowy. I teraz całość będziemy mieszać. Możecie łyżką, możecie ręką, możecie mikserem, jak to woli. Ja chyba się przerzucę na rękę. Ciasto już trochę wygniotłam. Wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj ręce są najlepsze do tego typu ciast. Teraz musimy wbić jeszcze jajko na koniec. No i ponownie to jeszcze wszystko wygnieść. To ciasto, jak widzicie teraz, jest w takiej konsystencji, żebyście zobaczyli, ono jest takie dosyć kruche. Natomiast jak ja wygniotę jeszcze z tym jajkiem, to ono będzie takie jednak bardziej klejące, że się tak wyrażę. Ale spokojnie, będziemy zaraz je wkładać do zamrażalnika, więc ono nam jeszcze tutaj się zrobi takie bardziej twarde. No i jak widzicie, teraz zmieniła się konsystencja tego ciasta. Ciasto dzielimy na 2 części i każdą z tych części wkładamy do zamrażalnika na 15 minut. Ja już przygotowałam sobie, obrałam jabłuszka, teraz czas na wkrojenie ich do garnka. Ja nie wiem, czy tutaj jest 1,5 kg czy 2 kg. Jeśli będzie tego po prostu trochę za dużo, to ja zostawiam po prostu tak do zjedzenia. Do tego wsypujemy 5 łyżek cukru. I tu jest ten moment, kiedy jeśli chcecie, możecie dodać 0,5 łyżeczki cynamonu. To wszystko trafia na ogień i gotujemy aż do momentu, kiedy po prostu nasze jabłka będą ugotowane. Oczywiście pamiętajcie o tym, że na dno tutaj podlewamy troszeczkę wody, żeby nam się one na samym początku nie spaliły, ale to taką ociupinkę, żeby też nie przesadzić, bo później będziemy dłużej musieli je wygotowywać. Oczywiście jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że ilość cukru zależy od tego, jak macie kwaśne jabłka, bo jeśli wzięliście sobie słodkie jabłka, to po prostu tego cukru dajcie trochę mniej. Całość oczywiście przykrywamy
Jabłuszka już prawie są gotowe, więc w międzyczasie przygotuję tutaj już ciasto. Mam foremkę wyłożoną papierem do pieczenia, chociaż możecie też posypać po prostu mąką, tak. Ja mam już tutaj ciasto wyjęte z zamrażalnika, czyli tą jedną na razie połówkę. Ja to ciasto sobie tak pokroję i będę układać. No i to teraz będę wszystko tutaj tak łączyć, żeby powstała jedna płaszczyzna. No i na to wykładamy nasze jabłuszka. I została nam jeszcze tylko jedna część ciasta do wyłożenia. Jeśli chcecie ścierać na tarce, to ja polecam zostawić to ciasto jeszcze trochę dłużej w zamrażalniku. A ja dzisiaj chyba je po prostu pokroję. Tak jak tamte kawałki, na takie kawałki. Można też dowolnie fikuśnie robić jakieś różne z tego ciasta dekoracje. To będzie taka akurat, takie ciasto akurat typowo domowe. Tylko dla naszej piątki, więc nie będę się tutaj bawić w jakieś super arcydzieła. Bo to ciasto wiem doskonale, że zniknie szybciej niż nawet moje dzieci czy mój Grzesiek zwróci na tą dekorację uwagę. Wrzucamy do piekarnika i widzimy się za 50 minut. No i już ciasto gotowe, upieczone. Otworzymy i zaraz pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ciasto możemy oczywiście opruszyć jeszcze cukrem, pudrem. To ciasto nie jest jakieś bardzo wysokie, ale ja już nie mogę doczekać się, kiedy skończymy ten odcinek, bo już chciałabym zjeść. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i pamiętajcie o subskrypcjach. Buziaki, pa pa!